Dzisiaj zobaczymy powtóreczkę E100. Jest to monster niesamowity, z bardzo wielkim pancerzem i dobrym działem. Zobaczymy, jak to koledze wyjdzie. Rzuciło go na topce bardzo dobrze. Także może teraz cisnąć na maksa, bo nieliczne czołgi mogą go przebić. No, a tu nie, koledzy niechcący go tam blokowali. Dobrze. No ale jedziemy do przodu. Zobaczymy, gdzie się zdecyduje jechać. Na lewo, na prawo. Uuu! Chyba go zezłościł. O, to było troszkę nieładne zagranie. Wiem, że się cisnął, ale... Aha, sorki. Dobrze, że nie było damage'a. O, jedzie prosto. Chociaż nie. Po czołgu idzie przebić. Jeśli by go teraz oświetlili, to może dostać jakieś tam pineski. O, właśnie, o to mi chodziło. Ale jedzie twardo, nie zważając na nic. Jedna pineska poszła. Nie weszło. Bez przymierzenia. Ale widzieliście, stał bokiem. Jeśli to był jakikolwiek inny czołg, prawdopodobnie by został przebity, a tu był pęk. Bardziel niesamowity. Piękny czołg, zawsze go chciałem mieć. Jego słabą stroną to są po prawej i po lewej stronie oddziała, można powiedzieć, te trójkąty, tam najłatwiej wchodzi. Dlatego się zazwyczaj tylko kątuje biało. Coś mi słowo uciekają, chciałem wcisnąć taret, ale w polsku to jest wieża. O. Strzał i obracamy wieżę, żeby się nie patrzeć na przeciwnika. Znowu strzał, wracamy wieżę. No, niecelne na razie strzały. Zero damage'a. A być niesamowita walka, a tu nic na razie. Ale to dopiero wszystko przed nami. Tu są trzy najgroźniejsze czołgi, reszta to już jest... Bum! 826 damage'a. Cel poza zasięgiem. Piękny strzał. Teraz wigi wigi, tyle żeby przeładować, zwrócić troszkę uwagę na siebie i przymierzenie 766. Tu już koledzy się powinni wystraszyć, troszkę wycofać według mnie. Dobrze, że nie ma artylerii, tak może się spokojnie z tej strony być. Jeden kill, pierwszy. O, ktoś tam przebił się. Nie wiadomo kto. I z trzeci. Teraz idzie Naisa czwartego. 751. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Dobrze, tutaj. Tu jeszcze jest ostatni czołg prawdopodobnie, który może tak mocno zagrozić. Na tym czołgu są niesamowite sumy odbicia. Dużo razy widziałem, jak ktoś po 10 tysięcy damage'a odbił. Z podpaleniem zaliczone będzie wszystko 1100, 1200. 1300 damage'a, następny kill, kill numer 2. Uch, to było potężne. Ale czemu on gaśnicy przy sobie nie miał, to nie wiem. Tym go nie pokonamy. Niestety odbicie. Połowę życia zeszło. Jeśli by był inny czołg, prawdopodobnie to już by był koniec grania, ale my mamy jeszcze 1200. 38 damage'a z 2700. Te działo... przeciwnika zniszczony! Chce mi pokazywać. Te działo uszkodzenia robi 750, przebicia 235. Jeżeli kolega wali, że z Golda, to ma 334 przebicia, 750 przebicia, 750 damage'u, uszkodzenia 950,
przebicia 85 na Burzaka. Wykończyliśmy go. 511 damage'a w tej chwili zaliczył i czwartego killa. Mecz dosyć wyrównany jak na razie. Weszło jak masło przeciwnika. 762, pięknie, zostało mu 106, ale ten czołg jest dalej niebezpieczny. Był niebezpieczny. Środek pęknął. Kolega się będzie musiał cofnąć. Dobra decyzja. Tym bardziej, że tu od tyłu będą chcieli zajechać. Już widać na minimapce, że te medium czołgi cofają się. Trzeba by ten jeden z nich się cofa. O, ten pęknął. Zobaczymy, czy ten. Prawa strona się dobrze trzyma na razie. Że spokojnie, ale lepiej jechać właśnie obronić, bo najgorsza przegrana jest taka, kiedy ogólnie wygrywamy, ale niestety nasza baza nie jest chroniona i jest skapowana i finalnie jeden czołg wystarczy, że zostanie i skapuje bazę. Tak jak właśnie teraz medium jedzie od tyłu. Niebezpieczna sytuacja właśnie dla tamtych czołgów. Tam też już jeden czołg się wraca. Kapować, tym bardziej, że obiekt 140 jest dosyć groźnym czołgiem. Właśnie zaczęło się kapowanie. Jak Tiger 8, nie, jak Tiger 88, też niebezpiecznym czołgiem, też jest potężne działo. Dlatego kolega dobrze zrobił, że się zaczął cofać, tym bardziej, że ten czołg Eston nie należy do jakichś szybkich czołgów. Ale wydaje mi się, że szybko pozamiata nasze czołgi właśnie na prawej flance, tamten jak Panther i E-75 mają problem, bo mają i plecy, i z przodu potężne czołgi, także niefajna sytuacja. Także został tam tylko E-75, ale dobrze, że tu E-setka przyjeżdża pomóc. Teraz będzie widoczna. Ciekawe, kogo pierwszego walnie. Walnąłbym tego właśnie. Mam go na celowniku. Jest przeciwnika zniszczony. Piąty kill. Jak Tiger. Zostanie jeszcze może zablokowany? Nie, za wolny czołg, za wolny. Oj. Tak, będzie. Pięknie zablokowany. Nie zablokowany. Mógł dojechać do gąsek. Wtedy by mu zablokował. Nie widzę celu. Obracanie. Oj. Weszło jak w masło. Dobrze, że przeciwnika jest wieża obracana. Szkoda, że tak wolno. Kosienica naprawiona! Jasna! O, właśnie tak, przykleić się. Nie ma szans na obrót. Dorwaliśmy go! Szósty kill. Dobra gra. Jedzie pomóc teraz E75. Ja bym podjechał. Zostały 3 czołgi na 4. Można powiedzieć, że delikatnie zaczynamy przegrywać. Tym go nie pokonamy. Dlatego mówię, ja bym podjechał. Bardziej, żeby 85 mogła dużo pomóc, a w tym wypadku chyba zginie. Podjechać wcześniej, E75 dłużej by przeżyła. Ogólnie powiedziałbym, że to jest błąd, ale z drugiej strony wiem, że to jest mecz wygrany. Chyba wygrany, w sumie nie sprawdziłem tak naprawdę. No i teraz mogą być problemy. Tu jest tylko jeden czołg. Dobrze, że kolejny czołg ciężki z naszej drużyny zaczął się wracać. Same potężne czołgi w tej bitwie. Pojazd przeciwnika zniszczony. Bum, siakalaka. Siódmy kill.
pięknie, pięknie. Muszę wgrać modę, bo pokazuje mi ile mam. Gąsienica zerwana, stoimy! Ole zebrał! Na gąski, tak. Nie ma systemu naprawczego, bo użyty. Gąsienica naprawiona, jasna. Pojazd przeciwnika zniszczony. Uczny kill, dwóch na dwóch zostało. Zaczynają się pewnie. Dominator. Widać właśnie, nikt nie ma tyle killów jak właśnie nasz kierowca E-setki. Co to nie kierowca, bo to jest cały zespół kierujący czołgiem. No nie wiem, czy bym tak się wychylał, zostawiał bazę, tym bardziej, że tu są dwa czołgi ciężkie, które raczej nie wrócą jakoś specjalnie szybko. O, tak jak mówiłem. Tak jak mówiłem, będzie kapowane. Jeszcze jest pod górkę, to już w ogóle pojedziemy bardzo wolno. Tak mi się zdaje, że kolega właśnie z naszej drużyny. Oj, setka. Będzie chciał mu pomóc zdobyć jeszcze dwa kile i zdobyć specjalny medal za 10 kili. Już tu pisali, że właśnie pierwszy strzał od odda. Jeszcze prawdopodobnie on spróbuje dokończyć. Zobaczymy, czy to tak wyjdzie, bo E-setka kontra E-setka to jest dosyć groźna sytuacja. Właśnie czekaj. Dlatego, że E-setkę nie jest tak łatwo przebić. Podobało się. Weszło tylko za 317. Ale przynajmniej baza jest zdekapowana. O! Odbił. Z tą E-setką. Łuka teraz pomoże z góry. Pięknie zablokowane. Właśnie to jest ta sytuacja, kiedy po strzale kolega obrócił wieżę, żeby się nie patrzeć, żeby nie pokazywać tych trójkątów słabych. Wieża właśnie zdingowała. Weszło jak masło, przeciwnik oberwał. Strzał weszedł za 800 prawie. Tu właśnie kolega z przeciwka robi ten błąd, że się cały czas patrzy na niego, a powinien właśnie tą wieżę obracać, żeby nie pokazywać trójkątów. Kolejny groźny czołg. Esetka. Nie pękła! Myślałem, że już będzie koniec. Nie? Złe losowanie. Ciut więcej. T29 też bardzo groźny czołg. O, widzicie? Nie patrzał się na niego, żeby nie pokazywać, żeby skontować te trójkąty. I to będzie koniec. Tak, to jest koniec. Pojazd przeciwnika zniszczony. Dwóch na jednego, szczególnie, że T28 nie ma wieży, ma tu już duży problem. I ostatni kill. Jakby to weszło, to by bolało. O, to by bolało. Dziesiąty kill. Piękna sprawa. Zobaczymy medal. Ile on tam zdobył. Medal pula za 10 kili. Mnóstwo innych medali. Zarobione 125 tysięcy. Minus oczywiście naprawa, minus zużyte złote pestki, wychodzi nam minus 72 tysiące, także o, na same pestki wydą minus 130 tysięcy na pestki plus naprawa, ogromne koszta. Oddanych docelowo strzałów było 21, doszło 18. Damage'a kolega zrobił 9602 damage'a, zablokowanych było 5080. Wylądował na górze listy, z całej widać
całej bitwy był najlepszym czołgiem, jeśli nawet biorąc tą stronę. Tamta esetka zrobiła tylko 2400 damage'a, bardzo, bardzo słabo. Pewnie gdzieś kapował na początku, stał, czaił się zamiast właśnie jeden z silniejszych czołgów, zamiast iść do przodu. Kolega zdobył 1615 XP, także nieźle. Gratulacje. Piękny mecz. Po południu grał, to bardziej. Jeszcze jest taka godzina, godzina 18, nie grają w sumie dużo takich hardkorowych graczy. Dopiero po godzinie, jak zauważyłem, 8, 10 godziny zaczyna być ciężko już w World of Tanks, z tej racji, że właśnie ci lepsi gracze wsiadają za komputer i właśnie grają, oni grają po nocach. Ale tak, gratulacje za ten mecz. W tej chwili żegnam się z wami. Jeśli lubicie ten film, dajcie lajka, zasubskrybujcie, skomentujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!